Gdy zaczynaliśmy na YouTubie, plan od początku był taki. Robimy to do momentu, gdy ten kanał osiągnie 100 tysięcy subskrypcji i później kończymy. I ta rzecz niedawno się wydarzyła. Kanał Biznes od początku na YouTubie zdobył 100 tysięcy subskrypcji. Ale zanim Wam opowiem o zakończeniu tego projektu, to dzisiaj cofniemy się trochę wstecz. Opowiem Wam o tym, jak to wszystko się zaczęło. Ile na takim biznesie można zarobić? Czy takie prowadzenie kanału YouTube'owego to jest dobry biznes? I pokażę Wam, jak tutaj zakulisowo taka praca wygląda. Gdy zaczynaliśmy na YouTubie te 2,5 roku temu, no to robiłem to w ten sposób, że chciałem mieć jak najwięcej odcinków nagranych przy okazji jednego wyjazdu. Dzisiaj mamy taki dzień, że przyjechaliśmy do Krakowa, tutaj mieliśmy ponad 2 godziny drogi, nagraliśmy jeden odcinek i za chwilę jedziemy kolejne 5,5 godziny drogi z Krakowa do Białegostoku, tam śpimy i jutro w Białymstoku będziemy nagrywać drugi odcinek, więc żeby nagrać 2 takie odcinki na YouTube'a, no to poświęcamy na to 2 pełne dni, plus przejedziemy samochodem jakieś 1500 km. I właśnie z racji tego, że to jest bardzo czasochłonne, bardzo kosztochłonne, ja od samego początku, gdy ten pomysł na YouTube'a się pojawił, ja wiedziałem, że będziemy musieli na tym zarabiać, jakoś będziemy to musieli komercjalizować, no bo to jest drogie. Nagrywanie, jeżdżenie, na to potrzebne są pieniądze. Temat pieniędzy to zawsze najbardziej wszystkich ciekawi, elektryzuje i bardzo często spotykam się z takimi komentarzami nawet na YouTubie, że ludziom się wydaje, że robienie YouTube'a to jest super biznes, tam sobie nagrywacie jakieś filmiki i z tego wpada kasa, z wyświetleń, z tych reklam YouTube'owych. Jakie to są pieniądze? I tutaj dla przykładu film z Mustangami, który moim zdaniem był jednym z ciekawszych, który nagraliśmy, fajnie dużo rzeczy się tam działo, zasięg też był bardzo fajny, bo ten film miał na dzień dzisiejszy 68 tysięcy wyświetleń i film, który ma 68 tysięcy wyświetleń, szacunkowe przychody takiego filmu to jest 581 zł. Czyli film, który zrobił 68 tysięcy wyświetleń, zarobił około 570 zł, tak? 580 zł. Czyli możecie sobie to mniej więcej przeliczyć tak, że jeżeli macie liczbę wyświetleń danego filmu, utnijcie sobie 2 zera i to jest mniej więcej przychód, który dany film generuje. I teraz jeżeli sobie to porównam do dzisiejszego dnia nagrań, gdzie my tutaj jechaliśmy tam 200 km do Krakowa, później pojedziemy do Białegostoku kolejne tam 550 km, więc żeby tylko zarobić na paliwo, to często te pieniądze z reklam nawet na to nie wystarczają. Plus jeszcze do Krakowa, najdroższa autostrada chyba, gdzie na każdej bramce się tam płaci po chyba 15 zł. Więc po prostu te pieniądze nawet nie wystarczają na dojazd, a co dopiero na to, żeby na tym zarobić. To jest myślę najtrudniejsza rzecz na YouTubie, żeby znaleźć jakiś sposób, w jaki sposób to komercjalizować, bo jeżeli ktoś prowadzi YouTube'a, ma swoją firmę i wykorzystuje YouTube'a po to, żeby pozyskać klientów, to jest super sprawa, ale jeżeli chcecie zrobić taki biznes, że waszym biznesem typowo jest prowadzenie kanału na YouTubie, no to tutaj znalezienie takiej metody monetyzacji tego, to jest największe wyzwanie, myślę, tej działalności, żeby to jakoś poskładać biznesowo. No i my tutaj od początku na kanale mieliśmy partnerów kanału. A partnerami kanału od samego początku jest firma SeoHost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny. Od początku prawie, od gdzieś tam drugiego miesiąca działania jest firma Tpay, operator płatności dla e-commerce. No i później mieliśmy jeszcze kolejnych partnerów. Obecnie jest to m.in. Bafra Kebab, największa franczyza street foodowa w Polsce. No i ci partnerzy na samym początku pozwolili na to, że właśnie takie nagrania mogliśmy robić. Drugi sposób, w jaki to można monetyzować i większość kanałów biznesowych w ten sposób też działa, to są wywiady sponsorowane, czyli to firma nas zaprasza, my do nich jedziemy i oni nam finansują cały ten wyjazd. Tak samo jak jedziemy do Białegostoku teraz, to też jest wywiad sponsorowany, gdzie ta firma za to wszystko nam zapłaci. Trzecia metoda, gdzie szukałem jakiegoś sposobu monetyzacji, to było wydawnictwo. To wydawnictwo nazywa się bizop.pl, gdzie chciałem sprzedawać swoje produkty. Wydaliśmy 3 książki, 100 pomysłów na biznes, 100 pomysłów na pozyskiwanie klientów i ta książka Finansowa Zmiana, którą wydaliśmy w 25 współautorów. Więc to była trzecia metoda zarabiania na kanale, czy już może i czwarta, nie wiem. W każdym razie polecam Wam tą książkę, żebyście sobie weszli na stronę finansowazmiana.pl i ją sobie zamówili. Nie tylko dlatego, że ta książka jest fajna i Wam się to bardzo mocno przyda, ale dlatego, żebyście zaobserwowali pewne procesy i pewne mechanizmy, które w momencie zamawiania tej książki się zadzieją. Jeżeli chcecie prowadzić własną firmę i takie tematy jakichś tam marketingu internetowego do sprzedaży różnych produktów, żeby podnieść wartość koszyka, czy jakiś tam jakiegoś e-mail marketingu, który się w międzyczasie dzieje, jeżeli to Was ciekawi, no to wejdźcie sobie na tą stronę, zamówcie tą książkę, zobaczcie, co tam się w tle dzieje, bo to też myślę jest fajna lekcja marketingowo-biznesowa. Czyli podsumowując, jak na tym YouTubie, tak w rzeczywistości się zarabia. Pieniądze z reklam YouTube'owych, tych, które się wyświetlają przed filmami, to jest jakaś niewielka część kosztów. Gdy zakładaliśmy ten kanał, ja sobie zrobiłem takie założenie, że będzie fajnie, jeżeli każdy film średnio będzie mieć 10 tysięcy wyświetleń. Więc jeżeli by nam się to udało zrobić, 10 tysięcy wyświetleń, no jeżeli 10 tysięcy osób obejrzy nasz film, to nie jest mało, no ale wtedy zarobilibyśmy na każdym filmie około 100 zł. No to jest niewiele. Nie byłbym w stanie tutaj zatrudnić Szymona do pomocy, a już nie mówiąc o jakimkolwiek zarobku. Więc musieliśmy szukać innych metod, więc partnerzy kanału, kilka firm, które za to płacą, wywiady sponsorowane i sprzedaż własnych produktów. Na YouTubie da się dobrze zarabiać, takie bycie YouTuberem może być dochodowe, tylko to nie jest tak, że Ty zaczniesz nagrywać jakieś filmiki na YouTube'a i tutaj z automatu pojawiają się pieniądze, bo to tak nie działa. Moim zdaniem większość tych twórców internetowych na tym nie zarabia albo zarabia bardzo mało, bo liczyli na to, że te pieniądze gdzieś tam się właśnie same pojawią, a to tak nie wyglądało. Żeby pozyskać tych partnerów i faktycznie robić ten kanał w sposób komercyjny, ja wysyłałem setki wiadomości z propozycją współpracy. To ja się odzywałem na początku do ludzi i wymagało to bardzo dużo takiej pracy, której nie widać. Wy widzicie tylko taki końcowy już film. Też nie wiecie, ile pracy na przykład Szymona kosztowało zmontowanie takiego filmu, a ile jeszcze jest pracy za kulisami, żeby takie współpracy nawiązać, żeby to wszystko dograć, żeby to wszystko jakoś finansowo ze sobą spiąć. No to jest tego naprawdę bardzo dużo, ale o tym opowiem Wam później w dalszej części. Przed nami jeszcze jakieś 5,5 godziny drogi do Białegostoku, także zapraszam Was w trasę. Już w stroju roboczym, 5,5 godziny do Białegostoku, więc mogę Wam trochę opowiedzieć o tym, jak to wszystko się zaczęło, bo zawsze gościom zadaję to pytanie, skąd wziął się ich pomysł na biznes. Zagrożenie za 100 metrów. Więc skąd wziął się ten pomysł u mnie? Mało osób pewnie wie, ale ten program Biznes od początku istniał dużo wcześniej niż sam kanał na YouTubie, bo zaczynałem od nagrywania podcastu i było to w kwietniu 2018 roku, ja jeszcze wtedy studiowałem dziennie informatykę i wtedy założyłem podcast, który nazywa się Biznes od początku. Do dzisiaj możecie ten podcast znaleźć na Spotify. Wszystkie te wersje audio, które my umieszczamy na YouTubie, to w formie audio to też jest w podcaście. Skąd sam pomysł na podcast? Ja wtedy studiowałem dziennie informatykę, oprócz tego grałem w zespole muzycznym, w zespole weselnym i do dzisiaj gram w tym zespole, więc dzienne studia, do tego praca, granie po weselach, bo zawodowo też jestem muzykiem. Z wykształcenia 12 lat chodziłem do szkoły muzycznej, gram na kilku instrumentach. Jedną z moich działalności jest właśnie zespół weselny, o tym trochę więcej opowiem Wam później. No i wtedy już interesowałem się gdzieś tam przedsiębiorczością, wiedziałem, że chcę prowadzić własną firmę, ale z racji tego, że już tych aktywności kilka było, to na studiach już nie miałem aż tyle czasu, żeby rozkręcać gdzieś tam już pełnoetatowo jakiś kolejny biznes. Jeszcze wtedy po godzinach robiłem strony internetowe, zacząłem tworzyć swoje pierwsze kursy online dotyczące tworzenia stron internetowych, więc no trochę tego było. Czasu na następną firmę było niewiele i wtedy zacząłem słuchać podcastów biznesowych. W jednym z tych podcastów, w podcaście Mała Wielka Firma, prowadzący ten podcast zaczął mówić o zaletach nagrywania własnego podcastu. No i ja tak wtedy zacząłem się nad tym zastanawiać, że w sumie technicznie wiem, jak nagrywać dźwięk. Nie miałbym z tym problemów, no bo byłem muzykiem. Po drugie, zawsze miałem o sobie gdzieś tam taką opinię, takie przekonanie, że ja nie potrafię rozmawiać z ludźmi, no bo zawsze byłem tą osobą raczej cichą. W towarzystwie raczej mało się odzywałem, a jeżeli chciałem gdzieś tam w przyszłości prowadzić własną firmę, no to uznałem, że to są umiejętności, które są przydatne, żeby umieć rozmawiać z innymi, żeby umieć coś sprzedawać, żeby być taki bardziej otwarty do ludzi. Były jeszcze te kursy online dotyczące tworzenia stron internetowych, więc było kilka takich czynników, że ja stwierdziłem, to zacznę nagrywać ten podcast. Ten podcast może mi w kilku rzeczach pomóc. Może mi pomóc sprzedawać ten kurs online, nauczę się rozmawiania z ludźmi, będę poznawał innych przedsiębiorców, będę się od nich uczyć, ale też zbuduję sobie taką siatkę kontaktów. No i wokół tego podcastu może w przyszłości gdzieś tam zacznie się gromadzić społeczność, więc w przyszłości może jakiś tam pomysł na biznes wymyślę sobie po studiach i będę już mieć jakiś zasób w postaci właśnie tej społeczności, której będę mógł później coś sprzedać. Taki był mój tok myślenia. Decyzja zapadła, zacząłem nagrywać podcast. No i zajmowało mi to przynajmniej jeden dzień w tygodniu, jak się okazało. No bo samo nagranie rozmowy, która trwa na przykład godzinę, no to wydaje się godzina, ale okej, no trzeba było wcześniej znaleźć gości. To też nie było takie łatwe, bo w jakiś sposób trzeba ich było wymyślić. Trzeba się było z nimi umówić, więc wysyłać do nich wiadomości, ustalać z nimi termin. Później trzeba się było do takiej rozmowy przygotować, wymyślić jakieś pytania, w ogóle zrobić research, czym ten gość się zajmuje. Jeżeli nie miałem doświadczenia w danej branży, no to czegoś się trzeba było na ten temat dowiedzieć. No i później samo nagranie. No to jeżeli podcast końcowo trwał godzinę, no to takie nagranie zajmowało powiedzmy 1,5 godziny. Ja też byłem takim dosyć perfekcjonistą, czyli na montażu później wycinałem wszystkie takie zająknięcia. Jeżeli ktoś na przykład powiedział no to ja to później wycinałem. Więc żeby taki godzinny podcast zmontować, to sam montaż trwał na przykład 3 godziny. Kolejna rzecz, ten podcast trzeba było wrzucić, w jaki sposób go wypromować, no to ja zacząłem prowadzić bloga. Do dzisiaj chyba jest pod adresem pawellezoch.pl. Ale w tamtym okresie ja jeszcze publikowałem każdy odcinek podcastu w formie takiego wpisu blogowego, czyli trzeba było przygotować tytuły, opis tego podcastu, żeby ludzie z wyszukiwarki mogli na niego trafić, taką dedykowaną grafikę pod każdy odcinek, więc to była masa pracy. W sumie wychodziło gdzieś przynajmniej te 8 godzin w ciągu tygodnia, przynajmniej tyle nagrywanie tego podcastu mi zajmowało. Może ktoś się zderzy, to damy, sprzedamy im później te nagrania. Ten tu jedzie pomiędzy. Więc nagrywałem podcast, tak sobie mijały miesiące, studiowałem dalej, grałem w zespole. No i właśnie pochodzę z rejonów Opola, gdzie to jest bardzo specyficzny rynek weselny, bo to jest jedyny taki chyba rejon w Polsce, gdzie wesela odbywają się przez cały tydzień, w każdy dzień tygodnia. Moi koledzy z zespołu żyją tylko z tego. Można się w zupełności utrzymywać tylko z grania wesel, no bo jeżeli wesela się gra poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, później sobota, niedziela. Często jest tak, że na przykład w tygodniu masz jeden dzień wolny, bo grasz zawsze dwudniowe wesele. Grasz wesele, poprawiny, później na następny dzień znowu wesele, poprawiny i tak w kółko. Więc no, rejon dosyć ciekawy. W każdym bądź razie nie narzekałem na brak zajęć. Do dzisiaj zresztą tak jest. Dalej gram w zespole. Dalej jeszcze robimy teraz YouTube'a, więc tych zajęć troszkę jest. Wracając do podcastu. Te założenia, które miałem na początku, no trochę się nie sprawdziły, no bo okazało się, że ta liczba wyświetleń w podcaście, czy tam odsłuchań, ona no za bardzo nie rosła. Wydawało mi się, że ja będę nagrywał to przez rok, przez 2 lata, no to tych odsłuchań podcastu będzie więcej, ta społeczność będzie coraz większa, a wcale tak nie było. Ta liczba słuchaczy cały czas była na podobnym poziomie, nie rozwijało się to. Kolejne założenie, że uda się gdzieś tam przy pomocy podcastu promować kursy online. No jakoś za bardzo się to nie przełożyło, ja też bardzo mocno tego nie promowałem przy pomocy podcastu, ale tak nie było, no musiałbym mieć typowo podcast o tworzeniu stron internetowych, a nie takie wywiady z przedsiębiorcami, więc to nie miało za bardzo zbyt dużego powiązania tematycznego, więc to też w niczym nie pomagało. No i tak na dobrą sprawę najlepszą decyzją byłoby zamknąć ten podcast, zakończyć tę działalność, tylko po prostu było mi trochę szkoda tych lat pracy, no bo ponad 2 lata już to robiłem. Więc było mi tego po prostu szkoda, tą pracę zaprzepaścić. Od jakiegoś czasu chodził mi po głowie pomysł na robienie kanału na YouTubie. I chciałem, żeby to wyglądało w ten sposób, żeby to nie były tylko wywiady z przedsiębiorcą, że my siadamy, rozmawiamy w studiu, bo czegoś takiego było już dużo. Tylko chciałem, żeby na tych filmach też coś się działo, żeby móc coś ciekawego pokazać, na przykład jak wygląda dana firma, robić taki wjazd na firmę, takie oprowadzenie po firmie. Z tym, że ja miałem doświadczenia z podcastu i wiedziałem, ile pracy zajmuje mi samo nagrywanie podcastu w takiej formie zdalnej, gdzie nie trzeba było jeździć po całej Polsce. Tak jak teraz my przez 2 dni praktycznie większość czasu spędzimy w samochodzie na dojazdy, więc wiedziałem, że to wymaga bardzo dużo czasu, tego czasu zbyt wiele nie miałem. Więc cały czas ten pomysł gdzieś tam zbijałem. Uważałem, że to jest głupi pomysł, że nie dam rady tego robić czasowo. To nie ma sensu. Przyszedł rok 2020 i rozpoczęła się bodajże wtedy pandemia, tak? Zaczęły się lockdowny, branża weselna też została zamknięta. No i za mną co chwilę ten pomysł na YouTube'a chodził. Co chwilę gdzieś to tam wracało do głowy. No i wtedy sobie tak pomyślałem, kurczę, jak nie teraz, no to kiedy? Czemu miałbym kiedyś w przyszłości żałować, że tego nie spróbowałem, nie zrobiłem? Skoro gdzieś cały czas ten pomysł wraca. No a że w wyniku wszystkich lockdownów czasu było trochę więcej, branża ślubna też została zamknięta, no to zacząłem się do tego przymierzać. Z tym, że już też od początku miałem takie swoje przemyślenie, że tak jak w podcaście mi się wydawało, że jak będę to robił, to się samo będzie rozwijało, że może ktoś się o tym dowie, może jakieś firmy się kiedyś zgłoszą, jakieś współprace się pojawią. Wiedziałem, że nic z tych założeń się nie sprawdziło, że to o wszystko ja muszę zadbać, czyli ja muszę wymyślić, w jaki sposób my to będziemy promować, ja muszę pozyskać jakieś firmy do współpracy, więc to ja muszę wychodzić z tą inicjatywą, tu się samo nic nie zadzieje, więc trzeba było podejść do robienia tego YouTube'a w zupełnie inny sposób. Długo się do tego przymierzałem, bo od takiej decyzji, że robimy, do wystartowania to minęło kilka dobrych miesięcy. Ja naprawdę kilka miesięcy szukałem, zastanawiałem się, jak to zrobić, podpatrywałem, jak robią inni, czyli robiłem takie badanie rynku, przerabiałem jakieś kursy online, na przykład, nie wiem, Fris wypuścił kurs online, jak zostać tam youtuberem, no to oczywiście też to trzeba było przerobić, wszystko trzeba było sprawdzić, co i jak robią inni. No i gdzieś tam ten pomysł po czasie zaczął się klarować, jak możemy zacząć. Wiedziałem, że nie dam rady robić tego samemu, no bo skoro podcast zajmował jeden dzień w tygodniu, no to YouTube będzie zajmował więcej. Nagrywanie, montowanie później tych filmów, żeby zmontować taki film, no to niekiedy trwa 2-3 dni montaż jednego filmu, więc no nie mogę tego robić samodzielnie, trzeba było to komuś oddelegować. Ponad rok, zanim kanał wystartował, a już gdzieś tam Szymonowi zasiewałem w sumie taki pomysł, gdzieś tam już te podchody do YouTube'a robiłem, ale to już było ponad rok wcześniej, tyle te przygotowania trwały. Pamiętam te pierwsze nagranie, jak gdzieś tam miałem jakiś taki zalążek wizji w głowie, ale to też nie było tak wszystko super jakoś poukładane, jak to ma wyglądać. Przyjechaliśmy na pierwsze nagrania, no i tutaj trzeba jakoś było się dogadać. Ja musiałem jakoś wytłumaczyć Szymonowi, jak ja to widzę, żeby to wyglądało. Szymon musiał coś wymyślić swojego. No i gość też sobie nie wiedział, co ma robić, jak ma się zachowywać, no bo nie mieliśmy nic do pokazania. Więc te pierwsze nagrania to też było takie rzeźbienie, ale to w sumie do dzisiaj często tak wygląda, że jedziemy do gościa i zawsze zastaje nas co innego, inne warunki i też zawsze jest kombinowanie, jak to wszystko, co my mamy robić, czy tu iść, czy nie iść, czy tu jechać, czy co, jakiś scenariusz, jak to ułożyć. Więc to zostało do dzisiaj. Ale jeszcze zanim ten kanał wystartował, ja miałem te swoje takie założenie, że chcę, żeby ten kanał zaczął zarabiać jeszcze zanim opublikujemy pierwszy odcinek. Czyli ja chciałem zarobić na YouTubie pierwsze pieniądze, zanim ten kanał w ogóle założymy. Taki sobie cel postawiłem i to wynikało z tego, że przez robienie podcastu, przez tamte ponad 2 lata nie zarobiłem ani złotówki, ja tylko do tego dopłacałem. YouTube'a wiedziałem, że nie możemy w ten sposób robić, więc chciałem to od początku robić komercyjnie i tak sobie zrobiłem takie założenie, zarobimy zanim założymy kanał. No i żeby to się udało zrobić, no to też ja napisałem do setki firm, zgłosiłem się do 100 firm z propozycją takiej współpracy, zanim w ogóle kanał powstał, zanim udało się pozyskać pierwszego partnera. I te firmy najczęściej mnie zbywały i w sumie już teraz wiem dlaczego, no bo ja im wysyłałem taką strasznie przeszczeloną ofertę i odzywałem się do nich z taką propozycją, żeby objęli patronat na kanale za tam kwotę 20 000 złotych. Totalnie nie miałem nic do pokazania i od razu pierwsza taka zimna wiadomość do nich, tutaj słuchajcie, obejmijcie patron na kanale, tu będzie taki kanał, mam taki pomysł, 20 000 to będzie was kosztowało, a to i to zyskacie, więc wszyscy to w sumie zlewali. Im się totalnie nie dziwię, ale później obserwowałem, że to nie działa, teraz już wiem dlaczego, więc zacząłem zmieniać te wiadomości, które wysyłałem do firm, zacząłem im proponować troszkę coś innego. Te rozmowy zacząłem prowadzić w inny sposób, czyli nie, że wyskakujesz od razu z taką pierwszą wiadomością, tutaj słuchajcie, to i to za tyle, tylko trzeba było najpierw porozmawiać, zacząłem się z nimi kontaktować, zacząłem do nich pisać na LinkedInie też, na Facebooku, więc taki bardziej bezpośredni kontakt, a nie tak na zimno mailami. No i się udało pozyskać pierwszą firmę do współpracy, to była firma SeoHost, no i ta firma jest z nami do dzisiaj, cały czas przedłużają ten patronat, więc cały czas też nas wspierają, no i też jest to dla nich korzystne po prostu. Druga firma, która z nami tą współpracę nawiązała, to było jakieś 3 tygodnie chyba, kanał miał 3 tygodnie, myśmy opublikowali, czy może trochę więcej, opublikowaliśmy tam nie więcej niż 4 filmy, no i druga firma objęła patronat, to był Tpay i Tpay też jest z nami do dzisiaj, też cały czas ten swój patronat na kanale przedłużają, więc albo jest to dla nich tak korzystne, albo jesteśmy zbyt tani po prostu. Ale tak wyglądały początki finansowe kanału. Pierwszy film, który nagrywaliśmy, wywiad z Piotrkiem na temat nieruchomości. Piotrek to młody chłopak, wtedy bodajże miał 19 lat. Co tutaj Wam przed chwilą opowiadaliśmy, że w sumie nikt nie wiedział, co ma robić, jak się zachowywać, jak to poukładać. Drugim filmem, który nagrywaliśmy, to była rozmowa z Szymonem Negaczem. Tylko później w publikacji myśmy to zamienili. Pierwszy wywiad poszedł z Szymonem, drugi poszedł z Piotrkiem i tego filmu z Piotrkiem już dzisiaj nie zobaczycie. Nie wiem, czy w sumie mogę o tym opowiadać, no ale na prośbę Piotrka ten film ukryliśmy. Tutaj też tak nietypowy powód, bo ta rozpoznawalność Piotrkowi no, już zaczęła przeszkadzać. Cały czas do niego gdzieś tam pisali ludzie, którzy gdzieś tam chcieli, żeby on ich uczył, jak mają inwestować w nieruchomości. On tego nie chciał, więc no, poprosił nas po prostu, żebyśmy ten film ukryli. Jest też taka w sumie ciekawostka, że to wejście na YouTube'a może przynieść właśnie taki skutek. Ale ta druga rozmowa z Szymonem Negaczem, no to już był taki bardziej siedzący wywiad w studiu i ta rozmowa z Szymonem też bardzo mocno wpłynęła na kształt tego kanału, to w jaki sposób my to zaczęliśmy rozwijać, bo my tam z Szymonem trochę porozmawialiśmy za kulisami, Szymon nam trochę poopowiadał, a może to zróbcie tak, może tak. On pewnie o tym nie wie, ale też miał swój duży wpływ na to, jak ten nasz, powiedzmy, model działania, model biznesowy, jak to później wyglądało. Zacząłem Wam mówić o tych przygotowaniach do odpalenia kanału i o takich pierwszym badaniu rynku, że zacząłem obserwować, jak inni działają i zacząłem sobie wymyślać taki format, jak ten kanał miałby wyglądać, żeby jak najłatwiej można było na tym zarabiać. I miałem tam obserwacje, jak działają inne kanały, na przykład na kanale Biznes Misje. Ja wiedziałem już wtedy, że partnerem ich kanału jest Marka Lancerto. W Przygodach Przedsiębiorców mieli partnera kanału De Re, Pracownia Krawiecka. Pamiętam do dzisiaj. Czyli to już był dla mnie taki sygnał, że muszę na przykład na tych nagraniach ubierać się elegancko, bo to umożliwi mi nawiązywanie współprac właśnie, czy to z markami odzieżowymi, czy z jakimiś pracowniami krawieckimi, którzy szyją odzież na miarę, tak? Nie tylko dlatego, że to gdzieś tam ten elegancki ubiór pasuje do takiego formatu biznesowego, ale ja to robiłem dlatego, żeby otworzyć sobie jak najwięcej drzwi. Kolejna sprawa, dlaczego my na kanale mamy ten wątek motoryzacyjny, tak? Czasami ludzie się tam czepiają w komentarzach, po co wy jeździcie tymi autami na filmach. Powodów jest kilka, ale jednym z powodów, dlaczego ten wątek motoryzacyjny na kanale jest, to jest właśnie to, że to otwierało nam kolejną furtkę na kolejną grupę firm, z którymi mógłbym kiedyś w przyszłości nawiązać współpracę, tak? Czyli wszystkie firmy wokół branży motoryzacyjnej, jakieś firmy leasingowe, salony samochodowe, marki samochodowe, firmy ubezpieczeniowe, wypożyczalnie aut i tak dalej. Kolejna grupa, kolejna furtka otwarta. Inny powód jest bardzo prosty. Jeżeli mamy na miniaturze zdjęcie jakiegoś młodego gościa na tle Lamborghini, oczywiście jeżeli jest to jego samochód, no bo nigdy nie wypożyczaliśmy samochodu do nagrań, bo by nam się to po prostu nie opłacało. Wypożyczenie jakiegoś Lambo na jeden dzień to jest kilka tysięcy złotych, jest to bez sensu. Tym bardziej, jeżeli gdzieś tam pokazywałem Wam, jakie są pieniądze z tych YouTube'owych reklam, no to naprawdę wszystkie pieniądze musielibyśmy wydać na wypożyczenie Lambo, co gdzieś tam mija się z celem i no wcale to jakoś super nie działa. Ale no, ma to sens wtedy, jeżeli gość faktycznie takim autem jeździ, no to ludzie są ciekawi, jak on do tego doszedł. I jeżeli widzą na miniaturze jakiegoś gościa przy drogim samochodzie, no to jest to od razu trochę taki synonim dużego biznesowego, czy tam dużego finansowego sukcesu, jeżeli kogoś stać na taki samochód. Ludzie są ciekawi, czym on się zajmuje, jak on to zrobił, więc w ten film klikają i go oglądają. Więc to po prostu działa i mamy to przetestowane w ten sposób, że czasami z jednym gościem nagrywaliśmy dwa odcinki, kilka razy tak było, że pierwszy odcinek nagrywaliśmy w samochodzie i na miniaturze był ten samochód, nagrywaliśmy w czasie jazdy, drugi odcinek nagrywaliśmy w studiu, tak jak wszyscy chcą, żeby w studiu było, żeby był dobry dźwięk i co? I ten pierwszy w samochodzie zawsze miał więcej wyświetleń. Więc no takie mamy doświadczenia i też mam taką swoją hipotezę, że jeżeli na nagraniu nawet jakiś krajobraz gdzieś tam za oknem się zmienia, czy coś na tym filmie się dzieje, no to dłużej utrzymuje się uwagę odbiorców, czyli ludzie chcą ten film dłużej oglądać, przez co dla algorytmu YouTube'a to dobrze i YouTube pokaże taki film w większej liczbie widzów. Więc tych powodów, dlaczego w samochodzie jest dużo, mógłbym Wam tutaj naprawdę długo opowiadać. Inny, bardzo błahy powód, jak na przykład jedziemy na nagrania do Warszawy, no to kilka razy tak było, że umówiliśmy się z gościem w Łodzi, wskakiwałem do niego do samochodu, jechaliśmy w stronę Warszawy i pod Warszawą wysiadałem. Czyli po drodze po prostu ten wywiad nagrywaliśmy, to było też dla nas wszystkich duże ułatwienie czasowe, czy tak jak dzisiaj nagrywamy vloga, bo jesteśmy w drodze, jeszcze w drodze będziemy 5 godzin, Więc po prostu, żeby ten czas wykorzystywać jak najbardziej efektywnie. Szybki pit stop na trasie, na umycie szyb i obiecałem na YouTubie w zakładce społecznej, że odpowiem na kilka pytań, które macie. Więc odpowiadam. Pierwsza sprawa. Jaki pomysł na biznes byś wybrał od zera? Co to znaczy od zera? Czy... Dobra, nie mam pieniędzy, ok, ale czy na przykład mogę zachować te znajomości, które mam, czy nie? Dalej, czy mam te umiejętności, które mam? Czy mam te doświadczenie, które mam? Więc na pewno bez pieniędzy, niekoniecznie z tymi kontaktami, czyli bez pieniędzy, bez kontaktów. Wydaje mi się, że gdybym zaczynał od zera, albo bym poszedł w stronę jakichś usług B2B. Dlaczego B2B? Bo mam takie swoje obserwacje, że w przypadku, jeżeli ktoś kupuje coś na firmę, to łatwiej wydaje pieniądze, niż jeżeli ktoś kupuje coś za swoje prywatne pieniądze. Jakoś tak firmowe pieniądze łatwiej się wydaje, więc często dużo łatwiej sprzedać jest usługę za kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo takie doświadczenia mam. Dlatego w stronę B2B raczej bym poszedł. Wydaje mi się, że jeszcze coś związanego z marketingiem, bo w tym mam doświadczenie, może coś związanego ze sprzedażą, żeby się tego uczyć, więc gdzieś tam wokół tych trzech obszarów bym szukał. A jak ktoś chce znaleźć pomysł na biznes, no to odsyłam do książki 100 pomysłów na biznes, którą wydaliśmy właśnie na takie potrzeby. Drugie pytanie, ile zarobiłeś na YouTubie? Tutaj no, mogę powiedzieć, że były to kwoty, jeżeli chodzi o przychód, jest to kilkaset tysięcy złotych w skali tych 2,5 roku działalności. Z tym, że to jest przychód. Jakie są koszty? No koszty nie były jakieś specjalnie duże. No, koszty głównie paliwo, czasem jakieś hotele. No i dzielimy się z Szymonem na pół na pół. Co zostaje, to dzielimy porówno. Taki mieliśmy układ od początku. Takie coś Szymonowi zaproponowałem, że umówiliśmy się tak. Szymon, nie wiem, taki jest pomysł na YouTube, nie wiem, czy to będzie coś zarabiało, ale jak będzie zarabiało, to zysk dzielimy porówno. Tak się dogadaliśmy i tak jest do dzisiaj, więc mniej więcej jakiś rząd wielkości możecie sobie wymyślić. Pytanie trzecie. Czym się zajmujesz zawodowo? No to już Wam mniej więcej powiedziałem. Moja główna działalność to jest zespół weselny. Tak jak dzisiaj na przykład 2 dni jesteśmy na wyjeździe nagraniowym, no to jeszcze 4 dni będę na weselach. Też wszystko z noclegiem, czyli 6 dni wszystko z noclegami jestem poza domem, więc jedna rzecz to jest zespół weselny, druga rzecz to jest YouTube. Oprócz tego teraz jest wydawnictwo, gdzie mamy 3 książki wydane, więc to też absorbuje trochę mój czas. 3 te główne działalności. Mateusz Błoch pyta, czy dzięki prowadzeniu podcastu udało Ci się nawiązać takie znajomości, które później zaowocowały dobrymi zarobkami lub udanym biznesem? Na pewno są to bardzo dobre kontakty, z tym, że ja na razie z tymi gośćmi nie robiłem żadnych biznesów, bo nie mam na to czasu, więc w ogóle takich możliwości nie szukam, ale gdzieś tam, no myślę, że jeszcze przez 2 lata się to nie zmieni, ale za 2 lata myślę, takie kroki podejmę, więc to jest na razie... gdzieś tam w przyszłości. Póki co YouTube sam w sobie jest całkiem przyzwoitym biznesem i to, że czasem mam jakąś znajomość nawiązaną, to ta osoba jest po prostu moim klientem. Więc no, w ten sposób wyglądają te zarobki. Mikołajus pyta, czy odczuwasz konkurencję ze strony innych kanałów biznesowych typu Przygody Przedsiębiorców, Maciej Wieczorek czy Biznes Misja? Pytam zarówno o kontekst kanałów, jak i rynku tego segmentu na YouTube. Czy walczycie między sobą, czy każdy sobie rzepkę skrobie? Każdy ma jednak jakieś swoje wyróżniki, więc robi coś inaczej, więc my bezpośrednio gdzieś tam się nie kanibalizujemy, bo my mamy trochę inny format na przykład niż Przygody. Naszą zaletą jest to, że my dojeżdżamy do naszych gości, więc jest to jakiś wyróżnik i atut dla tych gości, że nie muszą poświęcać swojego czasu na przykład, żeby przejechać gdzieś tam z Katowic do Bydgoszczy, czy gdzieś tam z Zakopanego, my możemy do nich dojechać. No, każdy z kanałów ma coś swojego. Nie walczymy bezpośrednio, myślę, że każdy idzie gdzieś w tym samym kierunku, czyli żeby promować przedsiębiorczość, promować firmy w Polsce. Ale oczywiście obserwujemy to, każdy gdzieś tam wzajemnie się obserwuje, co kto robi. Mamy cały czas praktycznie z większością twórców, mamy jakiś tam kontakt między sobą, więc no, raczej wydaje mi się, jest to taka zdrowa konkurencja i takie bardziej nawet wsparcie niż walczenie. Kacper pyta, element dywersyfikacji portfela, indeksowany inflacją, w obliczu upadających banków, jakie są potencjalne ryzyka. Nie znam się, nie mam totalnie wiedzy na ten temat, więc nie będę się wypowiadał. Mikołajus pyta, jak wygląda praca youtubera w branży biznesowej? Czy to prawda, że mimo mniejszej ilości wyświetleń niż youtuberzy robiący LOL content zarabiasz podobnie? I czy polecam osobom niedoświadczonym bez sprzętu pchać się w YouTube? Więc no, jak wygląda praca youtubera, jest bardzo dużo takiej pracy, której nie widać, czyli żeby w jakiś sposób to zmonetyzować, żeby wymyślić, jak na tym zarabiać, żeby takie współprace nawiązać, no to często wygląda tak, że siedzi się po prostu przed komputerem, wymienia się masę maili, czy to na przykład, żeby pozyskać pierwszych klientów, no to trzeba robić tak zwany cold mailing, czy jakiś cold calling, tak, w jakiś sposób do tych klientów docierać, więc to jest mnóstwo takiej mrówczej pracy, później to trzeba jeździć, nagrywać, montować, to też jest kolejny aspekt pracy. Czy to prawda, że mimo mniejszej ilości wyświetleń zarabiamy podobnie? Tak, bo my mamy wyższe stawki za wyświetlenia reklam, ale to, co Wam już pokazywałem wcześniej, te stawki są i tak dosyć niskie. My mamy mniej więcej jakąś tam średnią stawkę za 1000 wyświetleń, to jest jakieś 15 zł bodajże, 12-16 zł, gdzieś w tym obszarze. Ci twórcy rozrywkowi mają tą stawkę jeszcze niższą, więc no pewnie muszą zrobić gdzieś tam 1,5 albo 2 razy więcej wyświetleń niż my, żeby z reklam YouTube'owych zarobić podobnie. Ale i tak, tak jak na przykład ja sobie zakładałem, że chcemy mieć 10 tysięcy wyświetleń na odcinek, no to wtedy my zarobiliśmy tam między 80 a 150 zł, więc no nie są to praktycznie żadne pieniądze. Mamy też odcinki, które mają 6 tysięcy wyświetleń i te odcinki na przykład zarobiły 80 zł, więc no nawet na bramki na autostradzie by nie starczyło. I jeszcze dalszy ciąg tego pytania, czy polecam osobom niedoświadczonym pchać się w YouTube'a bez sprzętu? YouTube jest świetnym narzędziem do promowania swojej firmy. To zdecydowanie polecam, ale jeżeli chcesz być pełnoetatowym YouTuberem, no to jest to praca trudna, bo ciężko się to skaluje, wymaga to cały czas Twojej pracy, no nie jesteś w stanie tego robić w ten sam sposób co biznes, gdzie na przykład masz jakiś sklep internetowy i możesz podwoić swoje zarobki bez zwiększania ilości pracy. No nie, na YouTubie jest tak, że żeby zarabiać więcej, no to bardzo często musisz więcej pracy włożyć, więcej filmów nagrać, więc no nie jest taki świetny biznes. Bycie takim stricte YouTuberem, wiecie, często ludzie kojarzą to, bycie YouTuberem kojarzą z tymi największymi twórcami, którzy faktycznie zarabiają bardzo duże pieniądze, ale to jest taki top. Tak jak bycie piłkarzem kojarzą z Lewandowskim, no ale mało ludzi zostaje youtuberami czy piłkarzami na takim poziomie, tak? Trzeba pamiętać o tym, że pod spodem jest cała masa twórców, którzy nie zarabiają nic. Więc czy polecam? Niekoniecznie. Myślę, że jest sporo innych, łatwiejszych biznesów, lepiej skalowalnych. Andrzej pyta, dobry pomysł na biznes mając 500 000 złotych? Parking dla tirów. No, tak naprawdę można tutaj wsadzić bardzo dużo rzeczy, to zależy od wielu czynników, co masz, co potrafisz, jakie masz zasoby, kontakty, więc ciężko cokolwiek doradzić. Te same dwie osoby otworzą jakiś biznes za 500 000 i zupełnie będą mieć inny wynik, inaczej im pójdzie, więc w ten sposób ciężko jest coś sensownego powiedzieć. Odsyłam do książki 100 pomysłów na biznes, gdzie każdy może coś dla siebie dobrać. My ruszamy dalej, do Białegostoku jeszcze zostały nam 4 godziny drogi, a duże podziękowania należą się Wam, czyli widzom tego kanału, bo tutaj bodotanga trzeba dwojga, czyli to nie miałoby racji bytu, gdybyśmy my to robili, ale nikt nie chciał tego oglądać, więc cieszę się, że widzicie w tym wartość, że Wam się ten kanał podoba. No i co? Zapraszam do dalszego oglądania naszego kanału. Ja tutaj na wstępie powiedziałem, że plan był taki, że będziemy to robić do momentu, aż kanał osiągnie 100 tysięcy subskrypcji i koniec. I ja to zawsze powtarzałem Szymonowi, to był taki wręcz nasz wewnętrzny żart, że wbijamy te 100 tysięcy subów i usuwamy kanał. Bo czasami rzeczywiście no, miałem takie myśli, żeby po prostu zakończyć tę działalność pod wpływem gdzieś tam hejtu, nadmiaru pracy, bo jak są takie właśnie miesiące ciepłe, gdzie dochodzą wesela, dochodzi YouTube, gdzie ja mam jakąś taką presję, że muszę to robić regularnie. Czasami po prostu no, człowiek miał wszystkiego dość. No ale oczywiście no, nie będziemy usuwać tego kanału. Myślę, że dla wielu ludzi jest to wartościowe, co robimy. Są z tego pieniądze, są na to klienci, którzy chcą nam za to płacić, którym się to podoba. Wspierają nas już bardzo długi czas, więc myślę, jest sens robić to dalej. Także Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i co? My ruszamy w trasę, a Was zapraszam teraz na kilka takich ujęć, scen wyciętych i takiego making of. Dzięki za dzisiaj, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale. Jeżeli dopiero wchodzę i chcę rozpocząć sprzedaż w internecie, to od czego powinienem tutaj zacząć? To jest bardzo ogólne pytanie, ale już postaram się odpowiedzieć. Przepraszam. Nie, to jest twoja wina. jeżeli wydamy na coś 50 zł, no to nie będzie to aż taka dla nas strata, dla naszego portfela, jeżeli te książki okażą się kiepskie. Czemu może nie powinienem tak... Te książki są Jeszcze raz. Czy to już się nagrywa? To już się nagrywa. O, elegancko. Natomiast jeśli chodzi o sezon zimowy, to jest ta sama przyczepa, która przeszła po prostu... Spojrzałam się w kamerę jak taki kołek. Dobra, jeszcze raz. Hej Dex. Do syna oczko puszczę. Dobra. Ania, kwestia... do tego nie nadaje. Chodź po zimno. Ja wiem, ja tego próbuję się trochę rozerwać, wiesz. Dobra, idziemy. A Policję poznajesz, czy nie jeszcze? Nie, ja na razie się skupiam na przeżyciu tych turbulencji. O, Boże, kochany. Teraz powinien być jakiś taki tani, clickbaitowy tekst w stylu... Skąd wziął na to pieniążki? Tak, skąd wziął pieniążki, nie? Albo coś w tym stylu. Albo dobra, chodź od tyłu teraz. Spróbujemy tak. Może się, nie wiem, możesz oprzeć o auto, albo jak tam chcesz. Zaś ja będę rzucał cień. Nie, dupa, musimy iść tak. Teraz z tej strony. Kombinacje alpejskie, dobra. Tu będzie git. No, policja jest, super. A my bez maseczek, czekaj. Znasz ich? No, oni pewnie znają mnie, także... nie zatrzymają, to spoko. No, git. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tym, co zrobić, jeżeli mamy pomysł na biznes. I chuj. Więc mają troszeczkę inaczej z tym zainteresowaniem. Natomiast no ja mam po prostu no, ogromną ilość. Nie? Ja się nie łapię gdzieś tam na jakieś mieszkania pojedyncze. No i... Tpay, operator płatności dla twojego... Mój dzisiejszy gość prowadzi firmę, która obsługuje ponad 50 000 klientów. Zajmują się w... Czym właśnie? Wiesz, czym się zajmują. O to go zapytał. Bank. Ilu jest klientów? Czy ten biznes faktycznie dobrze działa, niedobrze działa? Czy w sezonie? Czy poza... Czy to tak, czy nie? Czy tu w lewo? Jeszcze raz, dobra.